Witam w kolejnym filmiku. Tym razem męczymy się z wampirami. Musimy, słuchajcie, tak zakombinować, żeby tych się nie dać, tych nie dać przenieść. Tylko zwracać uwagę, który będzie teraz przenosił. Ten będzie przenosił najsilniejszą jednostkę. On będzie przenosił najsilniejszą jednostkę teraz. Więc nie robimy nic. No ale nie. Słuchajcie, jestem w szoku. Jestem w szoku. Nic nie powiem. Wiecie co? Nie wypowiem się na ten temat. Dobrze? Dobra. Pomijmy tą zagadkę milczeniem. Patrzcie, ładnie sobie podreperowaliśmy budżet. Nic tu więcej raczej nie znajdziemy, szkoda. Jakaś kuźnia. W zasadzie ruiny kuźni. My, kochani, lecimy dalej. Tu coś może, ale nie. Dobra, zagadka rozwiązana. Patrzcie, mamy kolejne miejsce, bitwa. No sobie wezmę może tak. Patrzcie. Przypominam, że został nam jeszcze jeden kufer do odnalezienia. Co to jest? Mnie to wygląda na mantikorę królewską. Zobaczymy, jaki będzie rodzaj bitwy. 515, więc raczej nic tutaj nie zwojujemy. Tutaj gdzieś dojdziemy. Tu są krasnoludy, sobie gadają, więc ja się może najpierw zajmę tą mantikorą. Da się radę ją ominąć? Nie da się rady ją ominąć. Bitwa standardowa. A! Dobra. Ostatnią zagadkę. Po ostatniej zagadce opadła mi po prostu szczęka. Dobra, popatrzcie, co tu mamy, co będzie nam potrzebne. Dobrze się zastanówmy. Nie mamy, słuchajcie, tych naszych ogniobijów. Ale możemy sobie zagrać bibeloty, powyciągać. Mamy Wagenburg, może nam się przydać. Mamy tego pana, może sobie go wymienię, dobra. Bibelot, przyda się. Rywski Saber, człowiek, wsparcie. Dobra jest, przyda się, przyda się. Przyda się, no to będzie ładna walka. Bardzo ładnie. Lubię takie rzeczy. Słuchajcie, nie powiem, że mnie nie zamurowało. Dobra, spróbujmy ten Wagenburg sobie wygrać. Co ja zrobię? Ja zrobię tak. Pom. Biorę się do roboty.
Ach, ach, i co mamy tutaj za trzy możemy zadawać? Całemu rzędowi możemy zadać za trzy, tak? Możemy sobie odnowić, że wyzerujemy pancerz. Mogę mu dać szansę. Okej. Coś my tutaj znowu zrobimy. Nie mamy niczego na cmentarzu. Nie, to chciałem, przepraszam. Słuchajcie, to tak na pałę polecę. Będzie wał, jak się patrzy. Dobra. Popatrzcie, jeszcze tutaj tylko 8 tych harpii. Pojedyncze. No to sobie wezmę jeszcze precarza. Koniec tury. Słuchajcie, możemy go ładnie tu w konia zrobić. Co byśmy tutaj jeszcze wygnali? Tego. Dostałeś kiedyś kamulcem w kępę? Pom. Koniec tury. Słuchajcie, no to ja sobie jeszcze wykorzystam. Co byśmy tutaj mogli zrobić? Nas o dwa wzmocni. Czy może coś... Dziękujemy. No i dawaj tutaj. Zaraz zobaczymy, ile my tutaj mamy kart. Okej, co byśmy tutaj odrzucili? Wiecie co, mnie się tu wszystko podoba. No może tego patafiana. Co to jest? Nie, też nie chcę. O, ten mi się przyda. No dobra, misiu. Cóż my tutaj mamy na naszym cmentarzyku? No, jest z czego wybierać, więc możemy sobie wygonić tutaj naszego medyka. Nie pocisz się w tej kurcie? Niech będzie. Blizny? Nie, już nie bola. No to co, słuchajcie, podpalamy. Zwariowałeś? Nie krzyj z tym! Słuchajcie, ja już zabiłem tyle harpi. Ja już zabiłem, kurde, tyle harpi. 3, 1 i 2. Dobra, niech jeszcze to jaja zginie. Najważniejsze, żeby ich poprzenosić do drugiego rzędu, nie? No i popatrzcie, co już byśmy tutaj mogli zrobić? Tylko w zasadzie dopakować Manticore. Ale co my tutaj mamy? Aha. Zobacz karty, zagraj dwie, następnie odrzuć resztę, okej. No co my będziemy zagrywać tutaj? O, super! Tą zagramy i tą zagramy. No to tak.
Czego się gapisz? Co to jest? To my. To może zaboleć. Dajemy 6 na 8 kart. 6 na 8 kart. Koniec tury. Co się stało? Harpie się już im skończyły, czy jak, czy co? Czy jak mam to rozumieć? Ten szturaż, więc mogę zagrać bibelot ze swojego cmentarza. Co my tu mamy na tym cmentarzu? Aha, mamy ten, więc moglibyśmy jeszcze raz powtórzyć. Ewentualnie mamy... Wszystkim rannym wrogom, nie opłaci mi się to. Ewentualnie możemy zrobić co? W razie poparzeń skonsultuj się ze znachorem lub uzdrowicielką. Ach, mogłem. Tych. No. Ja tutaj mogę jeszcze coś dać. Dobra, koniec tury. Dobra. Moglibyśmy sobie tu jeszcze dać tak. Jeszcze tych tutaj przerzucimy. Może bym tak sobie spasował teraz. Co by mi tu zostało? Musi zagrać dwa losowe bibelaty. 3 na ich 5. No niech kombinują. Aha, ja muszę coś zagrać tak czy owak. Popatrzcie, 54 na 76. Niech się martwi. Niech się męczą. Dobra. Okej. Mamy bardzo fajnego deskora. Ale popatrzcie, my mamy świetne karty. Oczywiście żadnej z nich nie chcę wymienić. Mamy naprawdę dobre karty. Słuchajcie, co my sobie tu weźmiemy? Tak? Marnuje się w wojsku.
kogoś tutaj. No i ekstra. Bez wahania. Tak. Co? Jeszcze panią czarodziejkę tutaj wystawić. Miałam nadzieję, że załatwimy to inaczej. Kompania, naprzód, marsz! Mogłem to inaczej zagrać, mogłem zagrać. Przygrać czarodziejkę. Dla przyjaciela wszystko! No to co my im tutaj będziemy tutaj wybijać? No to tak, cztery. No, co już? Nic nie możemy więcej robić, no. Troszkę więcej im zrobimy. No to teraz sobie radźcie. Bardzo. Dobra, to ja jeszcze tutaj uderzę. Kogo by tutaj? O, dobra. Znalazłem. No i co my teraz zrobimy? Rany. Znów na front. Nie tak głośno. Oficer polityczny usłyszy. No i co? Nic nie tak jest? No. Dobra. Ty tak na poważnie? Źle to słuchajcie, rozegrałem. Mogłem znacznie więcej zdobyć punktów. No ale słuchajcie, też nie jest źle. Dwukrotnie pokonałem. Przebiłem przeciwnika. Źle, mogłem coś innego, ale... nieco ponad 600. Kulejące morale. Słuchajcie, zobaczymy tutaj do tych krasnoludów, co tutaj. Aha! Jakiś cmentarz chyba, bo to pewnie są grobowce. Mewe była świadkiem przykrego wydarzenia. Masowego pogrzebu górników, którzy zginęli w wypadku. Na śniegu stały ołowiane trumny, udekorowane wieńcami z chmielowych szyszek. Żałobnicy czekali, aż grabarze wykopią kilofami grób w zmrożonej ziemi,
a sztygar kopalni, w której pracowali polegli górnicy, wdrapał się na głaz, by wygłosić mowę. Przerwały mu okrzyki i buczenie. Wiedziałeś, że czuć gaz, a i tak kazałeś drążyć, aż walnęło. Za wszelką cenę chciałeś dniówkę wyrobić, he? Masz krew na rękach, sukinsynu! Któryś z żałobników podniósł grudę zmarzniętej ziemi i cisnął ją w sztygara. Z rozciętego czoła polała się krew. Za chwilę poleciała kolejna gruda, kamień i cegła. Mele zdała sobie sprawę, że jeśli szybko nie zainterweniuje, sztygar zostanie zlinczowany. Mewe wiedziała, że trzeba działać szybko. Spięła konia ostrogami i wjechała na cmentarz, roztrącając tłum i zasłaniając sztygara ciałem wierzchowca. Spokój! Spokój! O jego winach powinien zasądzić... Mewe nie dokończyła. Została? Ciśnięty z tłumu kamień trafił ją w pierś. Siła uderzenia prawie wysadziła ją z siodła. Widząc to, lyryjscy żołnierze dobyli broń i rzucili się z okrzykiem na żałobników. Gnau Kroen! Krzyknęła Izbel, a jej dłoń zaczęła bić oślepiającym światłem, rażąc zarówno krasnoludy, jak i lyryjczy. Powariowaliście jeden z drugim? Mało wam nieszczęść? Odłóżcie broń, natychmiast! Ciężko powiedzieć, co odniosło większy efekt. Zaklęcie czarodziejki, czy jej dramatyczny apel. W każdym razie obie strony straciły nagle wolę walki. Mewe odetchnęła z ulgą. Zdawała sobie sprawę, że gdyby nie interwencja Izbel, na cmentarzu doszłoby do krwawej rzezi. Uff, dzięki Bogu. Wiedziałem, że będzie z tego chwili. No, teczko nas poniosło. Dobrze, żeście zrobili porządek. Wiedziałem, że będzie z tego chwili. Czyli dobrze mieć jednak Izbę. Że będzie z tego w swojej drużynie. Nie, to już nic nie widzę. A więc, popatrzcie. Co się dzieje? Ostatnia mapa, kochani. Zaraz sobie porównamy to miejsce. Wydaje mi się, że to będzie tu. Ale tylko mi się wydaje. Widzicie? Tu albo tu. Dobrze, idziemy. Być może, słuchajcie, znajdziemy tam kolejny, bo chyba... Ilu nam brakuje jeszcze? Ilu nam jeszcze brakuje? Dwóch czy jednego? Jednego. Być może to będzie właśnie tak. Nie chciałbym, słuchajcie, naprawdę nie chciałbym się z nimi bić. Mamy tutaj, słuchajcie, robić dobre wrażenie, a nie rzeźnie. Świetnie, świetnie. Lyryjczycy wspinali się na najwyższe partie Mahakamskiego masywu. Śnieg skrzypiał pod butami, zimne powietrze kłuło w płuca. Wiatr szarpał płaszcze. Mewe otarła pot z czoła i odwróciła się do Reinarda. Przy tamtych głazach zrobimy sobie... Dalsze słowa zagłuszyły potężne trąby. Całe góry rozbrzmiały niskim, wibrującym buczeniem.
Dźwięk narastał, odbijając się od skał, aż głowa pękała. Liryjczycy rozglądali się wokół zdezorientowani. Niewielu dosłyszało ostrzeżenie Gabora. Nie stójcie tak! Chować się za skały! Szybko, szybko! Mewę podążyła za wzrokiem krasnoluda i krzyknęła przerażona. Zalegające w górach śniegi osuwały się w dół zbocza, wzbijając tumany lodowego pyłu. Nim zdążyła zareagować, biała fala powaliła ją na kolana, przygniotła, wdusiła w ziemię. Potem czuła już tylko przejmujące zimno i strach. Słuchajcie, z tą grą można się przeżyła. Krasnoludy, które ruszyły Liryjczykom na pomoc, wygrzebały ją ze śniegu na czas. Inni żołnierze nie mieli tyle szczęścia. Królowa patrzyła teraz na ich ciała, sine, oszronione. Obok leżały truchła koni i potrzaskane wozy. Straty były ogromne. Mewę otarła policzek. Łzy parzyły odmrożoną skórę. Gabor rozmawiał chwilę z dowódcą oddziału straży mahakamskiej, który przybył Liryjczykom na pomoc. Minę miał nietęgą. Co? Czego się dowiedziałeś? Wszystko ci powiem, ale wpierw powinnaś wypić coś ciepłego, zjeść. Nie, Gabor. Powinnam ustalić, co tu się do cholery stało. Zeszła lawina i... Oczywiście, że zeszła lawina, nie jestem idiotką. Ale co ją wywołało? Co to był za dźwięk? Nasze trąby sygnałowe. Czyli to wy, żeście ściągnęli na nas śnieg? Krasnoludy? No tak, ale nieświadomie. Mów dalej, zwięźle. Widzisz, my regularnie czyścimy góry, tak jak ludzie odśnieżają dachy, żeby nam ten cały szajs nie runął na głowy. Kiedy nazbiera się śniegu, dmiemy w trąby, żeby wywołać kontrolowaną lawinę. Potem trzeba tylko trochę pozamiatać i trakt jest bezpieczny. No to pozamiataliście. Wszystko pięknie, tylko czemu wzięliście się za porządki akurat wtedy, kiedy tędy przejeżdżałam? Też zadałem sobie to pytanie. Wedle grafiku następne czyszczenie miało być dopiero za tydzień, ale ktoś poprosił o wcześniejsze przetarcie szlaku. Kto? Mewę, powiem ci, ale najpierw mi obiecaj, że... Kto? Grover? Owain Ebb Klenwok, nilfgaardzki emisariusz. O skór. Myślę, że to miała być zemsta za napad na ich karawanę. Sukin syn. Reinhard! Reinhard! Czekaj, czekaj, rozumiem, że jesteś wściekła. Masz ku temu wszelkie powody, ale nie udowodnisz, że Owain chciał waszej krzywdy. Cwany lis zrobił to tak, żeby nie ubrudzić sobie rąk. Ja nie mam takich skrupułów. Znajdę go i zabiję. A co potem? Jak się z tego wytłumaczysz Bruwerowi? Mewę, jesteś wściekła, to zrozumiała, ale na litość ten jeden raz odpuść. Bo jeszcze wyjedziesz z Mahakamu z pustymi rękoma. Chwilę później zwiadowcy donieśli, że Owain obozuje na północ od miejsca wypadku. Mewę musiała zadecydować, jak wiele jest gotowa zaryzykować dla zemsty na cesarskim pośle. Nie daruję mu tego. Patrzcie, jest źle. Morale mamy niskie. Nie mamy już gdzie go podreperować, ale będziemy walczyć bibelotami, jeśli już będzie mus. Na pokobrony starosty, ja nie miałem pojęcia, że doliną ktoś jedzie. Nilfgaardczycy mówili, że gościniec jest pusty. Psu braci. Ale się porobiło.
przepraszam! Z całego serducha przepraszam! Na pokobrody starosty, ja nie miałem pojęcia, że doliną ktoś jedzie. Słuchajcie, teraz najważniejsze... A, jest. Dobre. Słuchajcie, teraz najważniejsze... Tu będziemy mieli walkę. Ja wejdę na chwilę tutaj. Później tam zejdziemy, jak się da. Przejeżdżając obok górniczej osady Colsztoku, Newe usłyszała odgłosy walki. Kajda! Do boju, chłopy! Podejrzewając atak potworów, królowa pogalopowała na odsiecz. Jej warkocz powiewał na wietrze niczym proporzec, wskazując żołnierzom kierunek natarcia. Krasnoludy nie biły się jednak z Szarlejami czy Barbegazi, lecz między sobą. Całe szczęście w ruch nie poszła jeszcze ostra broń, ale że krasnoludy mają dłonie jak bochny chleba, nie znaczyło to, że obędzie się bez ofiar. Ej, chłopy! Ryknął Gabor Zigrin. Co to za szajba? Spokój do cholery! Interwencja przyniosła skutek. Krasnoludy ograniczyły się do ataków werbalnych. Mewe, której koszarowy język nie był obcy, zarumieniła się, słysząc krasnoludzkie bluzgi. To było chyba... Ktoś to kiedyś w sądzie powiedział, że chyba Yennefer kleła jak krasnoludzki grabarz. Można było wywnioskować, że do bitki doszło z powodu starego sporu o wysokość pewnego szczytu, czy raczej jego bliźniaczych wierzchołków. Jeden z nich leżał na terytorium klanu Dalbergów, a drugi Hogów. Każdy z rodów uważał, że to właśnie ich wierzchołek jest wyższy, a wszelkie pomiary dowodzące przeciwnej tezy odrzucał jako sfabrykowane. Lowo, zaczął Gabor, nerwowo przygryzając wąsa. Oni pytają, czy ty, no wiesz, jako osoba bezstronna i do tego równa babka, nie chciałabyś rozstrzygnąć ich głupiego sporu raz na zawsze? Mewy wiedziała, że tego rodzaju zadawnione spory mają często krwawe finały. Postanowiła więc pomóc. Przedstawiciele rodów wręczyli jej dziwaczny mechanizm, który miał dokonać pomiarów wysokości. Królowej nie pozostało już nic innego, jak zapiąć płaszcz pod szyją i wspiąć się na bliźniacze szczyty. Czas rozwiązać ten głupi spór. Raz na zawsze. Słuchajcie, niestety muszę kończyć nagrywanie, także ten filmik będzie troszeczkę wcześniej zakończony. Będzie troszeczkę krótszy. Sam teraz nie wiem też, co, czy lać się tutaj z tymi Nilfgaardczykami, czy iść aż tutaj. Słuchajcie, Nilfgaardczycy nie zając, nie uciekną. Zresztą słuchajcie, o tym ja zdecyduję już w następnym filmiku. Także na razie ja się z tego miejsca z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Tradycyjnie zapraszam was na Facebooka, na grupy, na których ja jestem, czyli z dużej litery pisane Wiedźmin 1, 2, 3 pytania i odpowiedzi. I teraz już normalnie Wiedźmini do wzięcia. Uniwersum Wiedźmina w nawiasie Grasyrel, książki oraz grupa Elander. Dzięki za oglądanie, za komentarze, za subskrypcje. Bywajcie i powodzenia na szlaku.